Czeka już na Państwa Andrzej Tadeusz Kijowski ze swoimi gośćmi w programie publicystycznym Telewizja w Pokoju. Witam Państwa. Telewizja w Pokoju wita u Państwa w pokojach. Witam razem z moim telewizorem, witam razem z moimi gośćmi. Dzisiaj o tym, co zawsze, o tym, z czym kojarzy mu się pierwsza część maja, będzie mówił pan Jacek Szymanderski. A więc Jacek Szymanderski. 49 lat temu, w maju 1949 roku Rada Ministrów przyjęła założenia planu sześcioletniego. Była to, proszę Państwa, najbardziej radykalna alternatywa do tego, co nazywamy wolnym rynkiem, jaką kiedykolwiek tutaj w środkowej Europie sformułowano. Plan sześcioletni to taki plan, który wyznaczył ustrój gospodarczy naszego państwa aż do końca, aż do 89 roku. Błędy wtedy zrobione zinstytucjonalizowały się i trwały do końca Polski Ludowej. Nie zaspokajaliśmy wtedy naszych potrzeb. Coś ty zrobił dla realizacji planu. Nie co plan tobie zrobił. Nie jak plan służy społeczeństwu, a jak ty służysz planowi. Taka to była koncepcja. Koncepcja alternatywna do tej, jaką mamy teraz, kiedy powiadamy, że nasza gospodarka ma zaspokoić potrzeby tych, którzy w niej uczestniczą. Plan sześcioletni powiadał najważniejszą rzeczą. Jest zaspokoić potrzeby społeczne. Co to jest potrzeba społeczna? To jest taka potrzeba przede wszystkim, o której decyduje władza. To o niej można powiedzieć na pewno. Nie my sami mamy zdecydować, jakie są nasze potrzeby. To ktoś za nas ma nam to powiedzieć. Istotą planowania gospodarczego, tego planowania właśnie socjalistycznego, tego planowania, jakim był plan sześcioletni, jest dyktatura nad potrzebami. Jest taka oto sytuacja, w której władza może powiedzieć, celem naszym jest zaspokojenie, jest zdanie wszystkim według ich potrzeb. Ale też my, władza, powiemy, co to są te potrzeby. Jakie są korzyści takiego rozwiązania? Bo oczywiście są korzyści i nie wierzmy w to, że nie można sformułować jakichś alternatyw do istniejących rozwiązań gospodarczych. Jakie są korzyści? Korzyści są takie na przykład, że nie istnieją żadne konflikty społeczne, bowiem potrzeby każdego obywatela zostały zdefiniowane przez władzę. Jeżeli zgłasza on inne potrzeby, tym samym jest elementem antyspołecznym i należy go osadzić w więzieniu. Tak najprościej można zlikwidować jakieś wybujałe żądania poszczególnych grup społecznych. Ale też pamiętajmy, że to właśnie jest ostateczna alternatywa do sytuacji, w której ludzie, w której poszczególne grupy społeczne, grupy zawodowe, klasy społeczne chcą zdobyć pozycję na rynku, korzystając z instrumentów politycznych. Jeżeli chcemy uniknąć czegoś takiego, jak był plan sześcioletni. Jeżeli chcemy uniknąć tego, by władza była dyktatorem nad naszymi potrzebami, by pytano nas, co zrobiliśmy dla realizacji planu, a nie co gospodarka zrobiła dla nas, to musimy wiedzieć jedno, że wybieramy w wolnych wyborach reprezentantów. Oni ustalają takie rzeczy, jak ustawa budżetowa. Oni decydują o tym, jak ma wyglądać kształt gospodarki i ich wola, wola większości, jest prawem dla wszystkich. Tylko uznanie tej podstawowej zasady demokracji daje nam możliwość
wolnego działania na rynku. A to w rezultacie okazała się najbardziej skuteczna ze wszystkich możliwych sposobów, najbardziej skuteczny ze wszystkich możliwych sposobów gospodarowania. Także chciałbym teraz w sytuacji pewnych konfliktów społecznych, napięć, w których wydaje się, że zapominamy o tym, co jest alternatywą do wolnego rynku. Chciałbym to przypomnieć. Alternatywą do wolnego rynku jest sytuacja, w której władza mówi obywatelowi, czego on potrzebuje. Jeżeli on się zaś z tym nie godzi, idzie po prostu do więzienia. To była istota tego planu. Tego planu się nie realizowało. O ten plan się walczyło. Naprzód do walki o pokój i plan sześcioletni. Plan sześcioletni nie był planem gospodarczym. Był planem militaryzacji narodu. Był planem mobilizacji wszystkich grup społecznych i podporządkowania ich władzy. To jest ostateczna alternatywa dla wolnego rynku. Wszyscy o tym pamiętajmy.